Dzień dobry, witamy Was bardzo na kanale Filip Krzemiński. Tutaj widzimy autora kanału, który łapie ryby. Pokażemy Wam zaraz te piękne brania, jakie są. Ciekawe, czy widzicie, nie możemy... O! Uchwyciliśmy jakoś... O! Jest uchwycone tam, gdzie łapie Filip. Patrzcie, brania. Brania są fajne. Jesteśmy na innym miejscu, tak jak niż wtedy, bo wtedy byliśmy na jeziorze pod na jeziorze zamkowym, teraz jesteśmy na jeziorze Frydek. Dobra, chyba już jak będą brania, to nagramy i teraz przejdziemy do ryb. Tutaj mamy rybki. Nie wzięliśmy siatki na ryby, niestety zapomnieliśmy o siatce. Ryby trochę ciężkie, trochę ważą. Czyli jest na płoć tylko, bo resztę wypuściliśmy. No, pokazuję to. Bo były malutkie, wzięliśmy taką większą płoć. I specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam kropika jednego. Dobra. Zaraz Wam pokażemy ryby. To co jest przed Filipa? O, woda się wylatuje. Woda leci z reklamówki. Filip, weź potrzebaj kamerę. Filip będzie na razie nagrywał. Patrzcie, nasza płoć. Zdobyć Filipa. Piękna płotka. Patelniacz. Patelniak to jest. Dobrze, pięknie. O, jest brania u Filipa, jest brania, musimy to nagrać. Brania jest. Trochę. Brań tu jest, już pokazujemy wam brania, jak się ryby pławią. Dobrze, tutaj będzie widać teraz, jak rybki się spławiają. Tam mamy spławiczek. Musimy na chwilę wyciągnąć. Haczyk jest, bo jest, a spławik 1 gram, dobry na takie ryby, płotki. Wdręgi tutaj są małe, a murów nie ma, są liny tam z drugiej strony, z tyłu, przy stacji benzynowej. Tam jest taka fajne, duże miejsce na liny, tam jak pan, kolega nam mówił, że taki pan łapał liny na kukurydzę, na spławik. Taka kreseczka na ekranie to jest na spławik. Widzicie teraz, jak to się rusza? Nie wiem, czy na spławik. Brania jest, ale teraz przynurza pięknie. Dobrze, czek, trzymaj. A, oddaję kamerę koledze. Tak. Wyciągam. Pokażemy sprzęt. Haczyk trochę duży, ale ryby na niego i tak biorą. Wiem, że nie ma co się obawiać, że jest za duży. Pokaż. Spławik teraz Wam pokażemy. Haczyk. Spławik. 1 gram. Haczyk. Spławik jednogramowy. Haczyk. Haczyk bardzo wielki, ale ryby na niego biorą. Weź nie zasłonię kamerę. Kurwa, że zasłonię kamerę. Taki, oto haczyk. Ryby na niego biorą dobrze. Mady, zanęta, moja wędka, zanęta, jest wiadro rybki, no i pokrzywy, tam wejście tutaj do góry, to widzicie wejście jedno, a tam pokrzywy tutaj mamy wejście, no tam, idzie się tam i tam jest Filipa dom, tam dalej, tam, gdzie widzicie, a Filip kiedyś, jak był mały, to on łapał na ulicy, nie? Chciał zobaczyć, jak pójdzie jego guma daleko, nie? No i niechcący, on miał chyba wtedy 6 lat. Ale piękne branie, było, ale niestety. I niestety zahaczył w próg. Taki w mur, w płot sąsiadki, który był wysoki i on tego nie odhaczył, tylko potem dostał przypał od sąsiadki i no, jak to się skończyło? Takie życie, kochani. Takie życie, no nie takie życie, no takie życie jest. Teraz nagramy branie. Ja to sobie podcinę. I spróbuję podciny, chyba to śmiało nawet na haczyku. Tam będzie łapał Filip. Miejscu, albo... Tutaj łapał glapki, tu zaraz, jak widzicie ten brzeg,
Tu zaraz Filip łapał glapki. Tam wyjął tą piękną płoć. Wyjął tą piękną płoć. Ryby się spławiają, tak jak widzicie. Tam, w tamtym miejscu, tam daleko. No, może kontel szła, nie wiadomo co było słychać. Karty wędkarskie są. A ponieważ my chłopiec możemy łowić do 14 lat, możemy łowić ile chcemy jeszcze. No, przynajmniej ja 3 lata mogę jeszcze łowić. No. Pokażemy teraz te piękne brania, jakie tam są, bo jezioro jest ładne, ale niestety nie ma plaży na nim. Plaża jest na Zamkowym. Tutaj oto oddaję wędkę koledze. Tam macie spławik. No Kacper, po co wyciągasz? Wrzucę. No. Tak. I widzimy się, jak złapiemy rybę dla was. Widzimy się znowu, proszę państwa, tutaj oto spławik. No, brania. Nie ma. Musimy poczekać na te brania. Tutaj brania są cały czas, ale zależy jak takie oto te ryby chcą. Dobrze, teraz tam może jakąś zrążkę, płoteczkę. O, jest branie, jest piękne branie. Widzicie, co się dzieje ze spławikiem? Patrzcie, takie są tutaj brania na tej luce. To luce. Gdybyście chcieli przyjechać, to możecie wtedy. Możecie Wąbrzeźno, we Wąbrzeźnie. Zaraz obok macie w rybakówkę. 40 km od Torunia, jak coś. 42. Dokładnie 42 i pół. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli odcinki z drugiej strony liny i czy byście chcieli ten spinning. Spinning chcecie. Feeder był, ale jak nic nie brało. Wręczycie, a nic tutaj nie bierze na feeder. Piszcie w komentarzach, czy chcecie spinning.